Dzień dobry widzowie Avizo TV. Słuchajcie, zapraszam was serdecznie na 15 odcinek Awantury o Kasę i ten wstęp nagrywam z przyszłości, dlatego że... Coś się popsuło, nie było mnie słychać. Dosłownie, przez początek i koniec. Dlatego tutaj ta wstawka jest taka, jaka jest. Jestem może inaczej ubrany, trochę inaczej wyglądam. I jeżeli na początku zabraknie paru jakichś takich komentarzy, które waszym zdaniem powinny się znaleźć, one tam pewnie były, ale coś się nam popsuło. I nie chcemy usuwać z tego powodu całego odcinku, więc macie w tej formie. Słuchajcie, smacznego i miłego oglądania. Cześć! Nie, ale dlaczego ja się żegnam? W sensie, no teraz kończę nagrywać, ale wy to dopiero zaczynacie nagrywać. Przede wszystkim gratulacje. Państwu udało się zdetronizować poprzednich mistrzów, ale co ciekawe, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że kiedy graliście i mistrzowie wtedy mieli nad wami przewagę, poprzedni mistrzowie, to wtedy zdecydowali się wylicytować czarną skrzynię. Wylicytowali, ale stracili swoją przewagę finansową i można powiedzieć, że także no, przez to przegrali program. Panie Robercie, gdyby pan miał taki dylemat, wygrać program czy licytować czarną skrzynię, to jakby się pan zachował? Kontynentalną ma ambicję. Chował w takiej sytuacji. Cóż, decyzję trzeba podjąć szybko, przeliczyłbym stan konta i nie wiem, jakbym się zachował. Dlaczego są tak ubrani? Wiesz co, taka tradycja w tym programie, że mistrzowie są tak ubrani. Pula nagród w naszym teleturnieju jest nieograniczona, po prostu mistrzowie zbierają pieniądze z programu na program. Czuję, że gra na czas na tym etapie. Druga minuta jeszcze, więc nie jest źle, ale da się wyczuć, w których odcinkach muszą wypełnić czas antenowy, więc może będzie intensywna gra, może będzie szybka gra. Zobaczymy, czy jeszcze zostaniemy recap. Rozpoczynamy pierwszy etap. Nie, nie ma, dobra, jest dobrze. Tylko lekkie wydłużenie. Będą służyły do licytacji. A ja mam na kole 31 kategorii pytań. Ja tak trochę nie rozumiem, skąd to 31, bo mam wrażenie, że kategorii jest z 10 i on liczy powtórki. Że jak niektóre są 2-3 razy na kole, to to liczy jako osobne. Bo coś mi tutaj nie gra, że jest aż 31. Ta drużyna przejdzie do finału, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy na koncie. Ci obecni mistrzowie mieli jakoś bardzo mało kasy, prawda? Typu 5000 zł, jak nie mniej. A to może być problem. Jak ktoś teraz wejdzie, mając powyżej dychy, to może się wydarzyć masakra absolutna. Losuję pierwszą kategorii. Kategoria mity i dzieje starożytne. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 500. Zieloni 500. Co na to żółci? Żółci 600. Mam 600 od żółtych. Niebiescy 700. Mam 700 od niebieskich. Zieloni 800. Mam 800 od zielonych. Żółci? 900 żółci. Żółci 900. Niebiescy 1000. Niebiescy 1000. Ale sweter piękny chłop ma. Ale cudowny retro sweterek. Niektóre ubiory, które tutaj wchodzą do programu, są takie, takie po prostu. Zieloni 1100. Po raz pierwszy, 1200 po raz drugi. W ogóle wygląda jak taki programista z Doliny Krzemowej, który jako jeden z pierwszych robił tam biznes. Może tak było. 1300. Mam 1300 żółtych. Zieloni, nie, 1400. Zieloni 1400 po raz pierwszy. Kto da więcej? Słucham państwa. 1400 po raz drugi, 1400 po raz trzeci. Sprzedam. Na kogo państwo liczą swojej drużynie z tej kategorii? Czyżby na pana, tak? A nie na pana Pawła Prawnika, który na pewno z historii jest dobry? Powinienem, ale zobaczymy. Nie chciał pan zapeszać, tak? Żeby nie było na pana. No właśnie. No i znowu brakuje mi trochę tego przedstawienia tych ludzi, bo widać, że są barwne osoby w tym odcinku. W puli tego pytania mam 3900 zł. Wolałbym, żeby na tym przedłużali. Kto stał na czele Argonautów, wyprawiających się po złote runo? Jason. Przepraszam. Jason. No to mówię, Jason. Ja go nazywam Jason całe życie, wiem, że Jason. Kapitan wyznacza osobę, która odpowiada. Moja żona Krystyna odpowie na to pytanie. Odpowiadam, Jason. I pańska żona Krystyna ma rację, Jason. Kurde, dobry start, widzowie. Damn. Ale szybkie rozpędzenie się. W tej chwili prowadzą zieloni 7500, po nich niebiescy 3800. Może odsłonię na razie, bo będą te intensywne licytacje, będę wskakiwał na full screena po prostu. Potem żółci tylko 100 zł mniej niż niebiescy. Losuję kolejną kategorię. Podpowiedź.
Ta kategoria nie jest traktowana jako pytanie, tak więc cały czas będzie 5 pytań, a teraz sprzedam podpowiedź drużynie, która wylicytuje. Tak ciężko właśnie powiedzieć, na ile warto wycenić podpowiedź, bo jak patrzę, że czasami ta podpowiedź idzie za 3-4 stówy, no to tak, no nie wiem, jak tu za wysoko dolecą, no tak, trochę bym się bał. 2K nie, co ty myszeczko, 2K to w życiu, to nie pozdrawiamy za 2K, max 1K, ja myślę, że tak 700 właśnie racjonalnie, no, 700 ma sens, 600, 700 dobra cena, 2K to musisz być absolutnie, no nie, to w ogóle nie ma sensu, jest ogromna szansa, że i tak zapłacisz mniej za podpowiedź. Wabank, o no, możesz bezpiecznie wabankować? Nie możesz, to masz dalej 1 na 4, jak nie wiesz, to 25%, wcale nie jest bezpieczny wabank. Najwięcej ta podpowiedź może się przydać, biorę po 200 zł od każdej z drużyn i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Rzuci 400. Rzuci 400. Kto da więcej za podpowiedź? 400 po raz drugi. 400 Niebiescy po raz... 500. Mam 500 za podpowiedź po raz pierwszy. 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. A to jest fajna cena. 500 zł uważam za bardzo przyzwoitą cenę, no. Kurczę, jak pójdzie do dużej licytacji, no to cudownie wręcz za takie pieniądze mieć podpowiedź. Chociaż dalej może być tak, ale zastanawiam się, czy trzeba jej użyć, czy można i tak kupić osobno, a ją stakować. Bo to jest ważne pytanie, bo gdyby było pytanie z puli 800, to i mógł kupić za 200-300 podpowiedź, a zostawić sobie kupioną za 500 na później byłoby najlepszym ruchem. Więc jeszcze warto pod tym kątem to rozpatrzeć. Sprzedamy! Można podobnie, dobra. Kupili podpowiedź i w tej chwili mają tyle samo pieniędzy, co żółci, 3300 zł. Losuję jeszcze 5 pytań do końca pierwszego etapu. Kategoria ciekawostki. No zobaczymy, czy drugi raz mi się dzisiej uda. Rozpoczynam licytację. Ale czat też wiedział. Jazona, że i sama. Niebiescy 300. Żółci 500. Która więcej? Zieloni, słucham. Zieloni 600. Mam 600 po raz pierwszy. Niebiescy 700. Mam 700 od niebieskich po raz pierwszy. Zieloni 800. Zieloni 800. Żółci dadzą coś więcej. Niebiescy 1000. Mam już 1000. Zieloni 1100. I zieloni. Mam teorię. Zieloni ich w tym momencie zrobią na kasę, bo oni będą grali odważnie. Jedna z dwóch drużyn będzie na pewno grała odważnie, bo ma podpowiedź, no nie? A zieloni ich mogą w tym momencie bardzo ładnie porobić i odciąć jedną i drugą drużynę za jednym zamachem i jeszcze ich będzie stać na podpowiedź. I tak naprawdę trochę GG będzie. Coś tak wygląda. 1100! Co dalej? Kto da więcej? 1100 po raz drugi, 1100. Mam 1200 od niebieskich. Zieloni 1300! Zieloni 1300, kto da więcej? Niebiescy 1400. Mam 1400. Po raz pierwszy. Zielony 1500. Mam 1500 od zielonych. Co na to żółci, co na to niebiescy. 1500 po raz drugi. 1500. Niebiescy 1600. Mam 1600 od niebieskich. Zieloni 1700. Mam 1700 od zielonych. No nie, no zieloni się nimi bawią. O ile niebiescy nie pójdą w bank, to będzie ich zguba niedługo. Coś czuję. Słucham dalej. 1700 ale po raz żółci drugi. Zobaczyli pułapkę. Mam 1800 od niebieskich. Kto da więcej? Zieloni 1900! Mamy 1900 od zielonych, słucham państwa. Niebiescy 2000! I mam dwa! Zablokować i to są 2000 po raz drugi. Już sobie liczą dokładnie, kiedy blokadę. Będzie tak, no. Chyba, że niebiescy się odważą na wabank, ale myślę, że jeszcze 2500 co najmniej spróbują wydobyć od nich. Bo jak nie, to niebiescy zwabankują. To jest teraz gra psychologiczna. Kto szybciej zablokuje albo zwabankuje. Niestety. Ale jakby się jeszcze żółtych udało włączyć, to zieloni mogliby w tym momencie tak pięknie wszystkich ograć. I dwa po raz. Zieloni 1000. Ile można? 100. Dwa po raz. 200. 200. I mam 200 po raz drugi. I 200. Niebiescy 200. I 200 od niebieskich. No, jeszcze jest walka. 200 po raz drugi. Mam 2300, która więcej. 2300 po raz drugi. 2300 po raz. Mam 2400. 2400 po raz drugi. 2400 po raz. Zieloni 2500. 2,5 mam. Od zielonych, kto da więcej? 2,5 po raz drugi. Słucham państwa. 2,5. Za duża pula. Tu już wchodzi wabank, tak naprawdę. Szczerze. Tu już albo wabank, albo zieloni w tym momencie cię odetną. Bo już nie będziesz czego nawet specjalnie grać, no okej, podpowiedź zachowana i tak dalej, ale IMO będą odcięci bardzo szybko. Pół po raz. Niebiescy 2600. 2600. Po raz pierwszy. 2600 po raz drugi. Zieloni 3300. Mam 3300. Strzelane. Ale to było przewidywalne, że to się stanie.
za długo, zbyt chciwie, no nie w jeden dzień Rzym zbudowano, nie obrobią tak szybko banku, co nie? To jak się gra w GTA, no to musi być cały etap planowania. Oni chcieli od razu robić skok. No, dali się porobić niebiescy pięknie. Oni teraz 2000 tak przegrają, co? I sprzedałem dlatego, że w tym momencie Zieloni przelicytowali żółtych i niebieskich, którzy akurat mają po 3300, czyli nie mogliby przelicytować tej kwoty. Panie Kajetanie, czy to po prostu była taka naturalna, spontaniczna licytacja, czy chciał pan nazbierać jak najwięcej, żeby i takich przelicytować? To była taktyka częściowo. Nauczyciel fizyki, dlatego, że... ścisły umysł. No nie będę tłumaczył zresztą, ale... Nie ujawniaj się. Nie będę się ujawniał, bo... Nie będzie się zdradzał. Dobrze, o taktyce. Ale to jest choć jeden raz, jak mogę w tym programie uczciwie powiedzieć, że ktoś nie ściemnia, że to była taktyka. Bo oni od początku nawet były te rozmowy, widać było, że oni grają świadomie. Mówili, że grają świadomie. Więc pan Kajetan tutaj ich pięknie porobił. Po prostu. Idealnie wyczuł, ile może wydobyć. Ja bym się nie odważył do 2600 czekać z ich strony. Już moim zdaniem było za blisko wabanku. Ale no niebiescy za dobrze się bawili chyba. Porozmawiamy. Kiedy drużyna zielonych skończy grę, dobrze? Albo w pierwszym etapie, albo w finale. Zobaczymy, co się wydarzy. Proszę bardzo. Pytanie zostało kupione za 3300 zł, a w puli tego pytania 6400. Pytanie brzmi. Do czego służy ten przedmiot? Dziękuję. Tak. Oczywiście. Czekajcie, to jest to? Tak, to jest to. To jest dosłownie, tak, to się bombilla nazywa. To jest do picia yerby. Tylko jest bardzo ozdobne i ma zdobienie na środku. Ale to jest na 100% to. Ej, jakieś takie pytania? Kurczę, człowiek się czuje pewnie w tym odcinku. Muszę przyznać. To musi być to. Jest bardzo charakterystyczne. Jak ktoś kiedyś pił yerbę, to pozna. To wygląda. Nie. Odpowiedź. Wyznaczam do odpowiedzi moją żonę, Krystynę. Tradycyjnie, proszę bardzo. Myślę, że wiemy. Wydaje nam się, że to jest zaparzaczka do herbaty. So close! Tak blisko! W sensie ja rozumiem ideę, ale to... Znaczy ja rozumiem, jak ktoś nigdy nie widział yerby, to czuję. Rozumiem, dlaczego to się wydarzyło, ale mnie to nie mniej boli. Czyli tu się... To się nie otwiera zaraz. A jak to się otwiera? Moment. Nie będą wiedzieli. Jak nie pili nigdy, bo jak pili, to by to poznali, no nie? Jak oglądali, nie wiem, Cejrowski chyba wtedy bardzo, bardzo dużo tym wymachiwał przed kamerą. Jak tego nie widzieli nigdzie, to nie ma opcji, że to poznają. Muszą brać podpowiedź i muszą liczyć na farta, ale może ich naprowadzi ta herbata. Rozumiem gdzieś tam połączenie tego z herbatą. No nie wiem, może im się przypomni, że gdzieś w telewizji widzieli. No to było w tych programach podróżniczych popularnych bardzo wtedy. Ciężko będzie. Jeszcze się możemy zastanowić chwilę. Jak z czasem wyglądamy? Jeszcze mają państwo czas na 15 sekund na zastanowienie się. Problem. Są dziurki. Ja się wrzucę, żeby być przy tym na żywo reakcję. To jest jakieś ozdobne. To jest jakieś ozdobne. Nie, to nie jest. Nie otwiera się. Nie, bo to się nie otwiera. Nie wiedzą. Podpowiedź, walcie podpowiedź. Ale to jest jakieś, to jest ozdobne. Czas minął, proszę odpowiedź. Powiedz, że coś do palenia papierosów. Powiedz, że to fajka. Nie! Powiedz. Nie! Element fajki wodnej. Ja rozumiem tor, jakim to było obmyślone, ale to jest zły tor. Bo oni, coś tam dzwoni, no nie? W sensie dobrze kombinują. Ale kurczę, taką piękną licytację stracić w taki sposób. Szkoda, było brać podpowiedź. Niestety nie. Ten przedmiot służy do picia herbaty. No może herbatę nawet ciągnął. Do picia. Może... Dobra, słuchajcie. Aczkolwiek, ja w tym momencie wchodzę cały na biało i moi drodzy, jeżeli ktoś na czacie pisał bombilla, to ja to zaliczam. I zwalam problem na to, że wtedy być może była mała świadomość, co to jest yerba i tylko dlatego nie zostało to zaliczone jako odpowiedź. I uznali, że to taka herbata i to jest do picia. I nie wymagali nazwy precyzyjnej. Aczkolwiek, jestem przekonany, że to jest to. I czat też jest przekonany, że to jest to. Czyli gramy dalej. W tej chwili cały czas prowadzą Zieloni, mając 4000, potem żółci 2800, a na końcu niebiescy 700 zł. W puli do następnego pytania przejdzie 6400 zł. Nie czujcie się czat głupio, czujcie się mądrze, że jesteście w tym momencie bardziej doinformowani od prowadzących, tak? Od producentów tego programu. Będę walczył o to, że to była bombilla. Jeszcze 4 pytania w pierwszym etapie.
pytanie, do czego służy, a nie jak się nazywa. Okej, to może nawet nazwy nie znasz. To jeszcze łatwiej w sumie. Kategoria geografia świata. SW. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Ale jaka pula. Niebiescy baba. O Boże! Ale ograli! Nauczyli się na błędach! 7500 w puli! Ale piękny wabank! Ale zobaczcie, jaki tutaj, kurczę, nastąpił progres w tej drużynie! To była zagrywka, której oczywiście się spodziewałem, bo włożyli do puli 700 zł, a tym samym kupili pytanie, w którego puli jest 7500 zł. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie w grze. Jeżeli się pomylą, niestety odejdą z gry. I uwaga, dlatego też tak odważnie licytowali, że mają podpowiedź, którą kupili kiedyś za 500 zł. Oto pytanie. Do którego państwa należą wyspy Galapagos? Przecież ja to wiem. Ekwador, Peru. Nie wiem. Czad. Nie, to nie wiem jednak. Ale któryś z waszych pików na pewno. Ekwador najpopularniejszy na czacie. Och, dobrze, że nas graf nie widzi. Wiesz? Podpowiedź weźmiemy. Weźmiemy, skorzystamy z podpowiedzi. Chcielibyśmy skorzystać z podpowiedzi. Czy jest taka możliwość? Pewnie, że tak, dlatego że państwo kupili podpowiedź za 500 zł, którą możecie teraz wykorzystać. Przeczytam wam teraz 4 warianty odpowiedzi, jeden jest... Ale szczerze? To będzie loteria, coś czuję. Chyba, że będą jakieś z dupy państwa wymienione, typu Szwajcaria będzie wpisana. To wtedy wiadomo, że sobie mogą poradzić, ale jakby nam 4 państwa z Ameryki Łacińskiej, no to to będzie podwójny rzut monetą przed nimi, niestety. Ekwador, Peru, Kolumbia, Chile. No to podwójny rzut monetą, bo nic im to nie powie, coś czuję. Chile. Ekwador to chyba nie. Kolumbia to raczej. O, Ekwador skreślony został. Peru albo Chile. GG, 7500 w puli. 7900 de facto. Ale tak mniej więcej, to tam powiedzmy się orientujemy. Się wydaje, że Ekwador nie, że to jest... Ekwador nie, a... Ekwador nie jest, raczej nie. Chile. To wybierzmy. 25 sekund na zastanowienie się. Nie są 25 sekund. Takie niefortunne pytanie do podpowiedzi, szczerze. Może jak to wygląda? Jak to wygląda na mapie? Nawet jak coś tam kojarzysz, w jakiej stronie świata, to i tak jak konkretnie nie wiesz, to po prostu nie wiesz, no nie? Albo nie wypadną, albo przejmą to. Chile czy Peru? Muszę podjąć decyzję. Zastanówmy się. To Peru. Mówimy Peru? Mhm. Dobrze, odpowiadamy. Proszę bardzo. Naszym zdaniem wyspy Galapagos należą do Peru. Niestety nie. Tak jak państwo myśleli na samym początku i od razu zrezygnowaliście z tej wersji, Ekwador. Galapagos, inaczej Wyspy Żółwie, należą do Ekwadoru. No cóż, zagraliście za wszystko, co macie. Niestety nie udało się, ale była szansa na wygraną w tej grze. Tak czasami się zdarza. Bardzo wam dziękujemy za udział w programie. Pozostały nam dwie drużyny. Drużyna zielona, która w tej chwili prowadzi, 3800 na koncie, i żółta, 2600. No, walka jest wyrównana. Nie wiadomo, jak potoczą się losy tego etapu. Jeszcze 3 pytania. Kategoria historia sztuki. Przypomnę obu drużynom, że na samym początku w puli mam 7500 zł. Teraz biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa badawczo. Żółty 300. Żółci 300. 500. Zieloni. Żółci. 600. 600. Zieloni. 700. 700. Żółci. 1000. 1000. Zieloni. Zieloni 1200. 1200. Żółci. 1200 po raz drugi. 1400. 1400 po raz pierwszy. Zieloni 1500. Co oni robią? Co to żółci, słucham państwa? 1600. 1600. Patologia. Paweł. Wycofaj. 1700 zieloni po raz drugi. 1700. Co wy robicie? Przecież Hitbert to was zaora w finale, ktokolwiek nie wygra.
1700 zieloni. Po raz pierwszy słucham żółtych. 1800. Mam 1000 ile? 800. 800. Zieloni 1900. 1900 żółtych. Co, wygra ten, który ostatni bet postawi, tak? Albo przez przypadek żółci zwabankują, albo zieloni przez przypadek ich tak przebiją. To jest niesamowite wręcz. Patologia. 11200 w puli. 2000, graj. 2000. 2, mam 2. Są na to zieloni, dwa po raz drugi. Zieloni 2600. Dziękuję. 2600, sprzedamy. 12100 w puli. Panie Kajetanie, pan to naprawdę ma stalowe nerwy, dlatego że pan podciągnął licytację. Podciągnął pan licytację, ile tylko można w górę, i dzięki temu, że pan tak spokojnie licytował i ryzykował, że oni zagrają wyżej i was przelicytują albo krzykną wabank, w tej chwili uzbierał pan w puli tego pytania. I wieś zakładał, że ci ludzie będą zbyt świadomi tego, co się dzieje w tej grze, mam wrażenie. On za każdym razem jest zdziwiony, no. Znaczy, my też jesteśmy zdziwieni, no, ale już nauczyliśmy się to embrace'ować. 12100 zł. Dobra. Jesteśmy. Może ich będzie stać na podpowiedź, jak się zliczyły na dniu. Sobie podpowiedź ewentualna. Oczywiście. Pamiętaj. No to jeszcze nie kupujemy. Będzie drogo. W jakim stylu zbudowano kaplicę zygmuntowską na Wawelu? W stylu. Nie wiem na 100%. Dobra, wiedzą, ja nie wiem. Do odpowiedzi wyznaczam Pawła. Mają państwo jeszcze czas, ale... Może jeszcze zastąpić. Na czacie mamy dwa głosy na renesans, jeden na gotę. Zacznij się robić wodę. No dobrze. Pierwsza myśl najlepsza. 2-2 obecnie. Według nas kaplicę zygmuntowską na Wawelu wybudowano w stylu renesansu. Tak jest! Pięknie, mądry czas. Ale piękna pula. No, formalność teraz, żeby żółci odpadli. Chyba, że w tej chwili prowadzą zieloni, mają 13 300 zł, żółci 600 zł. Losuję jeszcze dwa pytania w pierwszym etapie gry. To teraz nie oddać kasy i się ma. A najlepiej jeszcze wydobyć parę zbiwek. Światowa muzyka rozrywkowa. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci wabank! Rzuci wabank! No oni tak naprawdę powinni krzyknąć najpierw 600, a potem 400 i pieniądze z puli by i tak im przeszły na konto. 800 zł w puli tego pytania odpowiadają żółci. Proszę posłuchać. A teraz się zastanowimy, żeby nie było problemów z copyrightami na odcinku. I takie przerwy będą co kilka sekund, przepraszam za to. Ale nie powinno być. Jak nazywa się piosenkarka, która wykonuje zaprezentowaną piosenkę? O, ja chcę tylko powiedzieć, że zanim pan powiedział, Dorisika już to napisała na czacie. Chwilę później Zbyszko Rozbójnik również. No i jestem z was bardzo dumny. A więc piosenkarka, która wykonywała ten utwór, nazywa się Edith Piaf. Jasne, że tak. Edith Piaf. Let's go! 800 zł przychodzi na konto żółtych. Jeszcze jedno pytanie do zakończenia pierwszego etapu gry. Skąd wy to wiecie? Wiesz, no masz 1200 osób w tym momencie. Każda z tych osób ma trochę inne zainteresowania. A taki fajny czat mamy, że ludzie się interesują rzeczami. To ja się nie dziwię, że za każdym razem ktoś akurat się tym interesuje. Ja was teraz chwalę, czat, no. Słuchajcie, ale serio jestem dumny. Przypominam, że na wczorajszym streamie ktoś prosił o blesa na organizowanie konferencji ONZ. Kategoria sport. Rzuci wabank! Rozpoczynam licytację po 200 zł od każdej drużyny i dopiero teraz słucham państwa. Rzuci wabank! Rzuci wabank! W puli tego pytania 1000 zł. Oto pytanie. W której dyscyplinie sportu wykonywane są skoki aksel, lutz, Salchow? Brzmi jak skoki narciarskie, akrobatyka albo łyżwiarstwo, które w tym momencie na czacie dominuje. To by miało sens. Łyżwiarstwo figurowe, no.
na lodzie. Mogę odpowiedzieć. No to już jesteśmy gotowi do odpowiedzi. Proszę bardzo. Jest to dyscyplina jazda figurowa na lodzie. Łyżwiarstwo figurowe na lodzie. No, łyżwiarstwo figurowe, czyli... Hobby horse. Jazda figurowa na lodzie. Tak jest! Łyżwiarstwo figurowe! Pięknie. No, symbolicznie, ale pokazali na koniec fajną grę. Zakończyliśmy pierwszy etap gry. W tym momencie grę kończą żółci, mając na koncie 1000 zł. Dziękuję bardzo. To 250 na główkę. W tamtych czasach zwróciłem się, to jest jeszcze wiedzą. Natomiast mieliśmy w pierwszym etapie obserwować bardzo dobrą taktycznie grę drużyny Zielonych. Nie tylko taktycznie, bo Zieloni naprawdę bardzo dużo wiedzieli i wykazali się tą wiedzą w pierwszym etapie. I państwo wchodzą do finału z bardzo dobrą kwotą pieniędzy. Macie na koncie 12 900 zł. I to was witamy w finale. To ładny finał dla nich. Mimo prosty finał. Za mało ma Hilbercik. Już jesteśmy w finale awantury o kasę. Witamy zwycięską drużynę z pierwszego etapu, drużynę Zielonych. A nie, dobra. Dobra, myślałem, że Hilbert ma 4000. To nie jest, jest źle, ale jest szansa, tak? Jest jakaś szansa, to będzie bardzo ciężkie. Potencjalnie Ibisz będzie musiał dokładać, musi być dzisiaj w dobrym humorze, ale to jest do zrobienia. Państwo mają na koncie, na samym starcie finału, 12 900 zł. To jest doskonała kwota. Pan Kajetan jest mężem pani Krystyny, jest pan nauczycielem fizyki. Jakie ma pan zainteresowanie? Tak nie do końca i tylko jestem nauczycielem fizyki, bo uczę również informatyki. W związku z tym takież mam i zainteresowania. Jeszcze mam jedno hobby, mianowicie to chyba po moim tacie, mianowicie wytwarzam nalewki w domu. Oto bardzo przyjemne hobby, tak? Ja to przeczytam na głos. Garejc pisze na czacie, jestem też daddy. Le zainspirowany pisze na czacie, och daddy. Tak żeby, bo może ktoś nie zauważył, że to publicznie piszecie, to jeszcze mogę wam przeczytać. Zaprosi pan na degustację swoją drużynę, jak wygracie finał? No, już żeśmy wcześniej degustowali. Oni to jeszcze na bombie robią, widzowie. Ja ich nie muszę zapoznać. Mistrzowie wchodzą do gry mając 6800 zł. Jestem bardzo ciekawy, czy nie obawiacie się państwo tej dużej różnicy 12900 przeciw 6800 zł? Sądzę, że nie. To wszystko właśnie wyjdzie z taktyki w grze. W awanturze o kasę wszystko jest możliwe. Powodzenia w finale. Za chwilę wylosuję pierwszą finałową kategorię. Kiedy ją przeczytam, drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wylicytuje zapytanie najwięcej, będzie na nie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, wtedy wygrywa pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, to pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Losuję pierwszą finałową kategorię. Kategoria biologia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Zieloni 400. 400. Mistrzowie? 400 po raz drugi i 400 po raz trzeci. Sprzedany. Pytanie wylicytowali Zieloni, a w puli pytania jedyne 700 zł. Jaki kolor ma roślinny barwnik indygo? Ciemno-niebieski. Ciemno-błękitny, ciemno-niebieski. Proszę bardzo, moja żona Krystyna. Ciemno-niebieski. Ciemno-niebieski. Niebieski, tak jest. Prawdziwe dżinsy farbowano indygiem, dlatego dobrze się ścierały. 13 200 zł. Tyle mają Zieloni na koncie. Mistrzowie 6,5 tysiąca. Jeszcze 5 pytań do końca finału. Sztuka kulinarna.
Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300! Mistrzowie 300, zieloni? 400, mistrzowie? 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Sprzedam. $700 w puli tego pytania. Myślę, że pan Robert przyjął taktykę wypuszczania zielonych, ale no nie wiem, czy to jest dobra taktyka, ponieważ jednak zieloni mają więcej pieniędzy. W tej chwili prowadzą. My moglibyśmy sobie na to pozwolić. A pan Kajetan, miałem wrażenie, że pan się zmartwił, kiedy przeczytałem kategorię sztuka kulinarna. Przecież na przykład nalewki to także sztuka kulinarna. Proszę bardzo. Ale pytanie nie dotyczy akurat nalewek. Proszę posłuchać. Specjałem której z narodowych kuchni są shish, kebab i chałwa? A ty teraz ty. Chałwa, kebab. Tak, spokojnie. Wydaje nam się, że... Kapitan. Raymond będzie. Proszę bardzo. Wydaje nam się, że będzie to Turcja. Tak jest, turecki. W tej chwili zieloni 13,5 tysiąca, a mistrzowie 6200. Zanim wylosuję kolejną finałową kategorię, przerwa na reklamę. O widzowie, jak oglądacie ten odcinek, to warto zajrzeć do opisu, bo w opisie znajdziecie bardzo fajny link ze zbiórką na kotki. Zachęcamy, regularnie ten link się u nas pojawia, więc pewnie jeszcze go tutaj zastaniecie. Witamy państwa po przerwie w awanturze o kasę. Trwa finał. W tej chwili zieloni 13,5 tysiąca, a mistrzowie 6200. Jeszcze 4 pytania do końca finału. Czarna skrzynia. Przypominam, że czarną skrzynię licytujemy tak jak pytanie. Nie wiemy, co jest w czarnej skrzyni. Może być jakaś kwota pieniędzy, może być tylko jedna złotówka, albo trochę więcej pieniędzy, może nawet są tam kluczyki do samochodów. Tego nie wiemy. Czarną skrzynię otworzymy po zakończeniu finału. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300 za skrzynię? Mistrzowie 500. 500 zieloni? Zieloni 600. Czuję, że postawiam wszystko na wyjście ze skrzynią. 800 zieloni. 900. 900 zieloni? To może z 5000 nawet dolecieć. 1000 po raz drugi? 1200. 1200 mam od mistrzów, słucham zielonych. 1200 po raz drugi? Zieloni 1300. Mam 1300. Oni de facto robią teraz prawdziwy wobank. 1300 po raz drugi? Nie, nie robią. 1400. 1400. No właśnie, mogą robić prawdziwy wobank. Pierwszy. Zieloni 1500. Nie, że dosłownie, ale stawiają całą grę na to, 1500, że będzie nagroda. 1600. Zawsze pan Robert nie trzyma w niepewności. 1600 po raz pierwszy. Zieloni 1700. Tak, był 1700 po raz pierwszy zieloni. Ale może być 1700 nowy. Po raz drugi i 1700 po raz. Pan Robert da coś więcej czy nie? 3700. Sprzedamy. Pan Bercik nas tutaj próbuje edge'ować. Dosłownie, on chciał od początku. Specjalnie to robi. Kontenciarzem jest. Ułamek sekundy za późno zamknąłem licytację, zanim pan krzyknął. Czarną skrzynię kupiła drużyna zielonych za 1700 zł. Przypomnę, czarną skrzynię otworzymy po zakończeniu finału. Losuję kolejną kategorię, ponieważ czarnej skrzyni nie liczymy jako pytanie, tak więc zostały 4 pytania do końca finału. Rozmaitości ze świata. Rozmaitości ze świata. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. 400. 400 mistrzowie. 500. 500 zieloni. Zieloni 600. 600 mistrzowie. 700. 700 zieloni. Zieloni 800. 800 mistrzowie. 800. Boże, jakie to było piękne, no nie? Żona się nie zgodziła, nie mogę z wami, koledzy, wyjść, przykro mi. Drugi i 800 po raz trzeci. Strzelamy. W puli tego pytania mam 1500 zł. No. Wydaje mi się, że mistrzowie zaczęli grać bardzo zachowawczo. Ale to my zostaliśmy? Myśmy kupili. A to my odpowiadamy. Tak jest. My. Chyba serio tam nalewki musiały być testowane. Dobrze. Panie Pawle, pan nie zauważył, że wylicytowali pan państwo? Ja myślałem, że nas przelicytowano. Ale kapitan dzielnie walczył.
1500 zł w puli tego pytania i proszę posłuchać. Słuchamy. Do którego europejskiego państwa należy ten hymn? Co? Ten jest radzieckiego marsza. A może odpowiedź sobie kupimy? Okej, teraz zaczęło lecieć. Dobra, zaczęło lecieć. Normalna melodia. Ja w ogóle nie szczęłem, że to był hymn, no. Włochy. Ja bym był żenał z trybu. Spróbujmy podpowiedź. No ja zaraz zrezygnuję. Paweł, co mówisz? Ja bym był żenał z trybu. Tak? No to dobrze. To ale po wstępie to za nic. Zaszujecie ten szczaił. Spróbujemy? Nie, ale co będziemy się jeszcze? 30%. A nie, to pojedźmy tak już. Okej, idź. No spróbuj, za ile nam sprzeda odpowiedź, o, pan Krzysztof. Jesteśmy zainteresowani podpowiedzią. 500 zł, proszę bardzo. A gramy o 1500. O 1500. 400. O 400. Proszę bardzo. Sprzedajemy odpowiedź za 400 zł. Oto cztery warianty odpowiedzi. Jeden jest prawidłowy. Hiszpania, Włochy, Grecja, Irlandia. No to... Ja będę zgadywać. Nie Włochy, to nie Hiszpania, nie Włochy, nie Włochy, absolutnie nie. Grecja też nie. Hiszpania, nie. Nie mają pojęcia, no muszę zgadywać, przykro mi. Hiszpania, Irlandia. Tam jakiś kąt, Irlandia. No dobrze, proszę bardzo, odpowiadamy. Słucham? Według nas to jest Irlandia. Tu pan Paweł zmylił chyba troszkę drużynę. To są Włochy. O. Ale panie Pawle, to jest po prostu gra, no. Niestety. Nie byli państwo po prostu pewni. Włosi bardziej melodyjny hymn jakiś mają. Taki napolitański. Żołnierze umuzykalnieni, prawda? A tutaj marszowy, wojskowy taki. 1500 zł. Te pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jeszcze trzy pytania do końca finału. Sztuka kulinarna ponownie. To jest kupią sobie ulubiona to, kategoria zielonych. Sztuka kulinarna. I może już było nie brać podpowiedzi i stracić tą kasę. I sobie teraz ją odlicytować znowu. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300 zieloni. 400 mistrzowie. 500 zieloni. Zieloni 600. 600 mistrzowie. 800. Zieloni 900. 900 mistrzowie. 900 po raz drugi. 1000! 1000! Zieloni 1100! Tu jest szansa się jeszcze. Zieloni 1100 na to mistrzowie. 1100 po raz pierwszy. 1100 po raz drugi i po raz 1100. Trzeci. Sprzedamy. Idbert! Przestań edżować! 1100 powiedział, dlatego nie zaliczył. Było właśnie 1100, a Idbert specjalnie próbuje edżować dla dramatyzmu. I znowu ułamek sekundy za późno, panie Robercie. Licytacja jednak musi mieć swoje tempo. 3600 zł w puli. Tam też nalepka wjechała. Jak nazywa się przyprawa z pęków kwiatowych krzewu, popularna w kuchni śródziemnomorskiej? Zioła prowansalskie. To nie jest... Oregano? Zielone zielskie nie jest. Oregano to są liście. Mieszanka zioła prowansalskie. Szafran? Uff. Nie. Te, goździki. Ale nie. Goździki. To są pączki. To są pączki kwiatowe. No dobrze. To zaryzykuję. Nie, są pary? Tak. Proszę bardzo, odpowiada moja żona Krystyna. Bardzo proszę, tradycyjnie, pańska żona Krystyna. Po głębokim namyśle doszliśmy do wniosku, że chodzi tu chyba o goździki. Co by powiedzieli mistrzowie? Nie to chyba. Wszystko jest w rękach tego, który układał pytania. No to już mówię, co napisał. Kapary. Czyli jednak. W ogóle tego w głowie z kaparami nie połączyłem. Co się właśnie stało?
To byłaby dobra odpowiedź. O, podobno jakiś lore wjechał na czat. Mój tata był w tym odcinku, pisze Hirsa. Michał w zielonym garniturze. Mówił, że w ich drużynie nikt nie wiedział, o co chodziło, a że Ibisz był mega sympatyczny i zbił z każdym pionę. No to przynajmniej pan Ibisz przyjemnie, no. No słuchajcie, no byłbym zaskoczony, jakby pan Ibisz nie zrobił chociażby czegoś takiego. Bardzo fajnie, że się dobrze bawił. Pozdrów tatę koniecznie i powiedz mu, że dobrze się go ogląda na YouTubie po 20 ponad latach. 3600 zł, te pieniądze przechodzą do puli ponad. Następnego coś pytania. Koło, jeszcze dwa pytania w finale. To to kapary? Serio nie wiesz? No w supermarkecie możesz sobie, takie małe zielone, takie zielone rodzynki, tak jak w zalewie. Znajdziesz w każdym supermarkecie i albo ci zasmakują bardzo, albo znienawidzisz je do końca życia, bo nie da się mieć neutralnego stosunku do kaparów. Po prostu, to nie, że nikt nie lubi, no. No ale nie da się neutralnie podchodzić do kaparów. Kapary albo lubisz, albo ich nie lubisz. Więc warto spróbować, ale warto wiedzieć, że w razie czego możesz komuś je oddać. Ale na pizzy popularne, w sałatce popularne, także do wielu rzeczy można użyć. Kategoria, którą wylosowałem, to przysłowia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny, dorzucam jeszcze od siebie 3000 do puli. Słucham państwa. 300. Mistrzowiec. No proszę, panie Ibiszu. Nie dość, że piątki zbił, to jeszcze pieniądze rozdawał. 300, co na to Zieloni? Zieloni 2700. 2700 Zieloni, co na to mistrzowie? 2700 po raz drugi, co na to mistrzowie? No wabank! 700! Bercik, on ci to 3 razy sygnalizuje! Wabank! Źle policzyli hit, Bert! Błagam cię, nie edżuj choć raz, tylko powiedz wabank! Nie wytrzymam tego! Co na to mistrzowie? Co na to mistrzowie? Możecie powiedzieć jeszcze? Po raz trzeci! Bercik! Nie wytrzymam tego psychicznie. Strzelamy! Boże! Przepraszam panie Berciku, ale jest pan okropnym kapitanem. Dlaczego mistrzowie... I to jest twój tata, tak? W garniturze jest ich 3. Ale to chyba ten, tak? Czy ten? Który to twój tata? Z tego co zrozumiałem, w tej drużynie zielonej. Michał miał być. Tu jest chyba Michał. To ten. Tutaj jest tata Wicki. Chyba w teamie zielonym w garniturze. W ten sposób chodziło. I wabank. Kiedy... To było Michał. Pan Kajetan, myślę, że się pomylił po prostu i zalicytował 200 zł mniej niż macie, myśląc, że was tym samym przelicytuje. Ale nie przelicytował, bo się pomylił. Gdybyście zagrali wam, bank byłoby... To zagra dzisiaj. Nie mogę. Wasze pytanie. A w puli pytania mam 9600 zł. Dlaczego tak się nie stało, panie Robercie? Sądzę, że siła spokoju jak zwykle przeważyła. Ale na którą stronę przeważyła ten szale? Na szale zielonych. Tak troszkę to wygląda. Zobaczymy, czy zieloni odpowiedzą. Przypomnę kategorię przysłowia. Oto pytanie. Który ptak według przysłowia zawita na świętego Wita? Drozd? Strzelam, drozd. Pojęcie nie. Kiedy jest Wita? Kiedy? Nie, bo jeszcze możemy na wabanku pójść, jak sobie zaś kasie. Sowa. I oto. Wilka. Sila spokojna. Kiedy jest kółka zawita? Tak nie pasi. Mi też pasi, ale ja bym kupiła podpowiedź. Ile za podpowiedź, panie Krzysztof? No i znowu na nic ta podpowiedź będzie, bo nie wiedzą mi tak. Tym razem... No ale tym razem kasa będzie lusza, bardzo lusza. Droga podpowiedź. 1800 zł. Przypomnę, że w puli jest 9600. To... Nawet akceptowalne. I teraz tak, jeżeli byśmy to puścił do następnych, ich zablokuje. Dobra, dobra. Odpowiadamy na jaskółkę? Tak, tak myślę. Nie, dziękujemy. Jaskółka zawita na świętego Wita. To co, jedziemy ale temu? Wszystko tak. Tu pasuje. Drodz zawita na świętego Wita. Ja myślę, że... Bocian zawita na świętego Wita. Na świętego Wita, jaskółka zawita. Tak jest! Nowi mistrzowie! W tej chwili zieloni mają 16 400 zł, mistrzowie 2600. Przed nami ostatnie pytanie. I skrzynia, no. Taką kasę mieć po wylicytowaniu skrzyni, to jest sztuka. Dominacja, dokładnie. 1 na 1. Kategoria 1 na 1. Co za odcinek dobry. Bardzo proszę, aby każda drużyna wyznaczyła po jednym przedstawicielu, którzy spotkają się w rozgrywce 1 na 1. No trudno.
To jest twój tata, czy nie jest twój tata? Bardzo proszę. Nie, to jest Paweł, to nie jest twój tata, przepraszam. Czyli twój tata już odpadł. Sorry, pomieszałem. Czyli to jednak nie był w zielonym teamie garnitur, tylko po prostu dosłownie zielony garnitur. Kto miał zielony garnitur? Grzegorz. Zaraz go zobaczymy, na koniec. Panowie, rozpocznijmy od wyboru kategorii. Proszę, abyście spojrzeli na ekran. Ale kulturalnie, ładnie, sportowo. Panie Grzegorzu, której z kategorii nie lubi pan specjalnie? Matematyki. Proszę, obiecuję, że nie będzie matematyki. Panie Pawle, a pan z kolei? Polskie seriale. Nie ma sprawy, nie będzie polskich seriali. A pan, panie Grzegorzu, której kategorii by pan nie chciał? Literatury na świecie. A proszę bardzo, zniknie literatura na świecie. Nie ma w. A pan, panie Pawle? Nie zejdzie na nie, spokojnie. Rozmaitości ze świata. Proszę, jak się panu nie podobają rozmaitości, nie ma rozmaitości. I pan, panie Grzegorzu, no z tych trzech to tak, z której się pani czuje zbyt mocno? Zaryzykuję, może. Polska muzyka rozrywkowa. Wszystko dla pana, proszę bardzo, nie będzie polskiej muzyki rozrywkowej. I pan, panie Pawle, no geografia Polski lub ciekawostki to... Której by pan nie chciał kategorii? Ciekawostki, ponieważ nie będzie ciekawostki. Obiecuję, że nie będzie. Zostaje nam geografia Polski. Przypomnę, w puli tego pytania 1000 zł. Który z panów wie, naciska przycisk. Oto pytanie. Którego województwa stolicą jest Rzeszów? No jak to tam było z tym Rzeszów? Kto wie, naciska? Ja nic nie wiem. Proszę mnie nie podpowiadać. Przycisk nacisnął pan Paweł. Jeżeli odpowie prawidłowo, wtedy na rzecz jego drużyny przejdzie 1000 zł. Jeżeli nieprawidłowo, 1000 pozostanie w puli programu. Panie Pawle, proszę bardzo. O ile sobie dobrze przypominam, Rzeszów jest stolicą województwa podkarpackiego. Co o tym sądzi pan Grzegorz? Myślę, że tak. A co o tym sądzi widownia? Tak jest! Podkarpackie. Panowie, wróćcie na miejsce. To było ostatnie pytanie, więc możecie śmiało wrócić na miejsce. Zakończyliśmy finał. Mistrzowie wybrali dzisiaj 2100 zł. Natomiast w dwóch programach, w których braliście udział, wygraliście w sumie 6800 zł. Gratulacje. Niestety musimy się z wami rozstać. Musicie ustąpić swojej loży nowej drużynie, a nową drużyną mistrzów jest drużyna Zielony. Gratulujemy wam. I państwo wygrali dzisiaj 16 900 zł. Czego są państwo ciekawi? Czarnej skrzynki. Tak jest. Pozostaje nam jeszcze jedna zagadka. Co znajduje się w czarnej skrzyni? Przypomnę, że... A może państwo pamiętają, za ile państwo ją wylicytowali? 1700 zł. No i czy się opłacało? Może tam być złotówka, może być jakaś inna suma pieniędzy, mogą być nawet kluczyki do samochodu. Tego nie wiemy. Ja nie wiem, państwo nie wiedzą. Natalia wie? Natalia też nie wie. To zobaczymy w takim razie, co tam jest. Natalia huchnie. Kuchni. Coś mi się tak widzi. Trudno. Widzę kopertę. A w niej złotówka? Czy brzęczy? Będzie coś więcej. Cześć. Będzie coś lepiej. Nie brzęczy. Ale są pieniądze. Ile tu jest? 10 tysięcy złotych! No i to by było na tyle. Słuchajcie, widzowie, dziękuję wam pięknie za oglądanie tego odcinka i już pewnie niedługo zobaczycie na kanale 16 odcinek Awantury o kasę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, bo pamiętam, że na streamie mieliśmy z tego naprawdę duży fan, więc dziękuję wam pięknie, że oglądacie i mam nadzieję, że wasz obiadek był pyszniutki. Do zobaczenia, cześć!